Ola Kwaśniewska, znana prezenterka telewizyjna, aktywnie korzysta z letnich dni, spędzając czas nad wodą, podziwiając zachody słońca, oddając się lekturze i dbając o swoje czworonożne pociechy. Jej życie prywatne, pełne ciepłych i uroczych momentów, często staje się tematem jej postów w mediach społecznościowych, gdzie z radością dzieli się nimi z obserwatorami. Niedawno Ola opublikowała zdjęcie, które zaskoczyło wielu jej fanów. Towarzyszy jej na nim jej życiowy partner, który został ogłoszony nowym prowadzącym popularnego programu The Voice of Poland. Ich rodzina niedawno się powiększyła do Luli, ich długoletniej czworonożnej towarzyszki, dołączyła nowa córeczka, Biba, adoptowana tuż po Dniu Psa, co Ola uroczyście ogłosiła na Instagramie. Biba, jak opisuje Ola, to prawdziwa osobowość. Miłośniczka Luster chusteczek higienicznych, a także beatboxu. Jest również niestrudzoną poszukiwaczką tego, co można pogryźć. Ola nazwała ją kamikadze i słodyczą w stężeniu topiącym serce. Takie osobliwe i pełne ciepła wpisy nie tylko zbliżają Ole do jej fanów, ale także pozwalają im lepiej poznać jej codzienne życie i pasje, tworząc wizerunek osoby bliskiej, sympatycznej i autentycznej. Ola Kwaśniewska, znana prezenterka telewizyjna, urzeka swoich obserwatorów w mediach społecznościowych serią wakacyjnych zdjęć, które prezentują jej spektakularne chwile relaksu. W ostatnich dniach Ola podziwiała zachody słońca nad zbiornikiem wodnym, co skłoniło ją do refleksji na temat przemijania lata. W jednym z wpisów na Instagramie wyznała: 41 dni do końca lata i przysięgam nie ma takiej ludzkiej siły, która odwiedzie mnie od zobaczenia 41. zachodów słońca. Nie wiem, o co chodzi z tymi letnimi zachodami, ale żałuję każdego, którego nie zobaczę. Znacie to! Dodatkowo, Ola podjęła się wyzwania czytelniczego, które, jak przyznaję, nie jest łatwe do zrealizowania z młodym pieskiem u boku. Mimo to, prezenterka znajduje czas na cieszenie się pięknem natury i spokojem, który przynoszą letnie wieczory. W jednym z najnowszych postów Ola zamieściła zdjęcie, na którym z uśmiechem obejmuje swoją starszą sunię, Lulę, ciesząc się błogimi chwilami. Jednak obserwatorzy zauważyli pewien zabawny szczegół, który prawdopodobnie nie miał znaleźć się na fotografii. W odbiciu okularów prezenterki pojawiła się jej mama, Jolanta Kwaśniewska, w bikini. To niecodzienny element szybko przyciągnął uwagę internautów, którzy z entuzjazmem zareagowali na to niedopatrzenie. Komentarze pod postem Oli były pełne humoru i sympatii. Czy to casuałowe odbicie mamy w okularach? Nawet na wakacjach mama jest obecna. Czy zdjęcie pełne słońca, a tu niespodzianka w okularach? Tego rodzaju wpisy dodają lekkości i pozwalają spojrzeć na publiczne postaci w bardziej ludzki sposób. Wydaje się, że nawet w przypadku drobnych wpadek Ola Kwaśniewska i jej rodzina potrafią cieszyć się dużą sympatią swoich fanów.